14 listopada, Maniowy i arcyciekawie zapowiadające się spotkanie na samym szczycie czwartej ligi małopolskiej grupy wschodniej pomiędzy Lubaniem Maniowy a Unią Tarnów. Maciej Szcześniewski, witam Państwa serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać to ciekawie zapowiadające się spotkanie. Jeśli chodzi o pozycję w tabeli, to przed tym meczem Lubań Maniowy na pozycji lidera, 14 meczów, 38 zdobytych punktów, 12 zwycięstw, 2 remisy i 0 porażek. Jeśli chodzi o mecze domowe, 6 zwycięstw, 1 remis, no i 0 przegranych. No i będzie żółta kartka dla kogoś ze sztabu Orlika w środkowej strefie. Pędzi ta akcja lewą stroną, Nytko jest już w okolicach pola karnego, Nytko ma szansę, żeby strzelić, uderza, no i dobrze broni Jakub Sikora, przypilnował tutaj najłatwiejszej sytuacji do tego, aby uderzyć, bo ta piłka mu podskoczyła, ale udaje się wyjść tutaj z akcją większą liczbą zawodników w drużynie Jaskółek. Thiago Silva do grania, ależ tutaj świetna interwencja w defensywie, przewrotką, jeszcze próba strzału, nie ma spalonego, uderzenie tam, Biały jeszcze był na dobitkę, no mają tutaj pretensje zawodnicy Unii. Szeliga, zabiera się Szeliga. Ładnie wygląda ten rajd. Szeliga, no będzie blisko tutaj bramki. Interwencja w ostatniej chwili, Kacpra Nytko. No bardzo dobrze tutaj zabrał się Szeliga. Takim Nabasa zgarnia. No niepotrzebnie tutaj chciał na własną rękę zawodnik Lubania iść w pojedynek. Prosto padła piłka, stuprocentowa sytuacja. No i to jest 1-0, nie ma spalonego. I otwiera wynik Artur Biały. No tutaj niepotrzebnie. Wszystko to zaczęło się od tej próby takiego pozernego wyprowadzenia piłki z własnej połowy. Błyskawicznie ta piłka odzyskana, bardzo mądrze też, bardzo roztropnie zachował się Orlik, podał do partnera, no i otwiera wynik tego meczu Artur Biały z najbliższej odległości. Skończyło się to golem. Marcio dogrywa. Oj, to jest rzut karny, to jest ewidentny rzut karny. Fatalny błąd Orlika. I tak dość niespodziewanie, z niczego będzie kapitalna sytuacja do wyrównania. 47 minuta. Łukasz Lisak, czy też Marcio da Silva. Spójrzmy. Da Silva nie trafił. No, wydawało się, że ta piłka wpadnie tuż przy słupku bramki Lisaka. Taki płaski strzał. Pressing drużyny Starnowa. Wardzała jest już w polu karnym. Wardzała do grania, blisko trafienia samobójczego. No, tutaj mogą... To jest wszystko takie szarpane w wykonaniu lidera rozgrywek. Dłuższa piłka w pole karne. Tam nie do końca dobra komunikacja, mam wrażenie. Jeszcze piłka wraca przed bramkę. Kasperczyk! No, tutaj tak błyskawicznie, szybko. Drużyny Unii patrzył, żeby nie spalić. Wardzała nie ma spalonego. Jest na lewej stronie Wardzała, patrzy, komu tą piłkę dograć, no i to jest rzut karny, tak, mi się wydawało, że tam zahaczony Wardzała przy tym dryblingu. No i będzie świetna okazja do tego, aby tutaj podwyższyć prowadzenie. 53 minuta, 54 już w zasadzie minuta, Artur Biały, czy pokona Sikorę? Biały, pewny strzał i to jest 0-2 dla Unii Tarnów. Zmylił zupełnie bramkarza rywali Jakuba Sikorę Artur Biały, no i zdobywa swojego drugiego gola w tym meczu. Udokumentowana ta lepsza postawa Unii na ten moment. Coraz mniej czasu, tymczasem kolejna dobra szansa dla Unii, Nytko przejmuje piłkę, Biały, no troszeczkę sobie teraz przeszkodzili gracze Jaskółek. Ostrowski drybluje, jest już w polu karnym, Ostrowski dorzuca, Biały, z 6 metra niecelnie, ale Orlik, świetnie Orlik
przejmuje w środku boiska. Wardzała jest do gry Popiela, ale Wardzała decyduje się na samotną akcję. Kolejna strata piłki. Wardzała jest już w polu karnym. Wardzała! Uderzenie szpicem. Broni Sikora. 77 minuta. Dośrodkowanie przed bramkę. No i to jest gol. Gol dla gospodarzy. Będziemy mieli tutaj jeszcze naprawdę emocje w końcówce. A gola zdobywa kapitan gospodarzy, grający z numerem 15, Damian Firek. Na stojąco Marcio. Będzie dobra sytuacja. No czemu tutaj nie poszukał zagrania do prawej strony? Marcio. Czy powtórzy się scenariusz sprzed chwili? Dośrodkowanie. No, tam dobra interwencja Węgrzyna. Marcio. Dochodząca piłka, Lisak pewnie piąskuje, jeszcze jest Ofei przed polem karnym. Ofei zablokowany, teraz kotuje się pod bramką Unii. Potężne zamieszanie, Marcio, kolejne dośrodkowanie. No, ktoś by tu przypuszczał parę minut temu, że tak utracą kontrolę nad tym meczem zawodnicy trenera Bartkowskiego. Dużo, dużo w tej sytuacji, w zasadzie wyręcza go Ofei. Puszczony w bój przez Szeligę, dośrodkowanie, nie ma tutaj rzut karnego Tarnowskiej Unii. Biały pojedynek 1 na 1, 16 metr. Biały, czy wykończy tą akcję? Biały, jeszcze dogranie, jest tam Starzyk, jeszcze jest sytuacja dla Unii wykończona. Kapitalny sposób i tutaj myślę koniec emocji. Unia dwubramkowego prowadzenia już raczej sobie wydrzeć nie da. Świetna akcja Białego na tutaj linii pola karnego, zwiód rywala. Świetny, świetny odbiór teraz. Tyrki, Tyrka, sytuacja sam na sam, Tyrka, 1-4. Świetnie tutaj Tyrka zwiódł rywala dobrym driblingiem, dopadł do piłki czubkiem buta. Wyprowadza swój zespół już na trzybramkowe prowadzenie. Proszę, jak cieszy się cały zespół, to też naprawdę jeden z głównych, myślę, autorów tego dzisiejszego zwycięstwa zespołu Starnowa. 1-4, Unia pokonuje Lubań Maniowy. Naprawdę dobry mecz podopiecznych trenera Daniela Bartkowskiego.